Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na pierwszy z cyklu filmik o emocjach. A dlatego, że jest on pierwszy, to skupimy się na informacjach podstawowych. Zatem zapraszam szybciutko do naszej prezentacji. Dzisiaj na różowo. Emocje, informacje podstawowe i jedziemy. Emocje są naturalną reakcją na wydarzenia czy sytuacje. Ich charakter jest więc krótkotrwały i nagły. Przykładem może być zauroczenie. Co innego uczucia. One są częściej mniej związane z konkretnym momentem naszego życia i mają charakter trwały. Przykładem może być miłość. Emocje możemy przeżywać na poziomie świadomym lub możemy sobie ich nie uświadamiać. W dużej mierze jest to uzależnione od sposobu, w jaki zostaliśmy wychowani i czy nauczyliśmy się rozpoznawać i nazywać swoje stany emocjonalne. Wiele osób potrafi bezbłędnie określić u siebie jedne emocje, na przykład złość, a nie zdaje sobie sprawy z innych, na przykład ze smutku. Znamy 6 podstawowych emocji. Radość, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie i złość. Jednakże wachlarz naszych emocji jest znacznie większy. Możemy do nich zaliczyć na przykład wstyd czy rozżalenie. Nie ma emocji złych lub dobrych. Wszystkie są nam potrzebne. Niektóre emocje mogą być jednak przyjemne, inne nie. Ze skutkami tych nieprzyjemnych musimy się sobie nauczyć radzić. Dążenie do tych przyjemnych nie może natomiast stać się naszym celem nadrzędnym, co innymi słowy możemy powiedzieć, że nie możemy być niewolnikami naszych emocji. Wychodząc z założenia, że wszystkie emocje są nam do czegoś potrzebne, a właściwie do dobrego funkcjonowania, a nie tylko do czegoś, warto od najmłodszych lat zwracać na nie uwagę po to, by dzieci potrafiły rozpoznawać swoje emocje, nazywać je, a także wyrażać je w sposób społecznie akceptowany. Należy pamiętać, że tłumienie emocji jest niebezpieczne i może prowadzić do zaburzeń o charakterze nerwicowym i nieprawidłowego rozwoju psychospołecznego. Podsumowanie, emocje są nam potrzebne i nie możemy od nich uciekać, gdyż często są kompasem sytuacji, które nas w życiu spotykają. Ale jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co myślę jest bardzo ważne. Nie możemy popadać w takie skrajne emocje, czyli podążać za emocjami, to nie emocje mają nami kierować, ale my musimy poprzez to, że nauczymy się je rozpoznawać, nauczymy się z nimi funkcjonować, nauczymy się wyrażać je w sposób taki, który nie będzie ranił nikogo wokół. Wtedy, kiedy my, nazwijmy to, będziemy panami naszych emocji, a nie wtedy, kiedy będziemy niewolnikiem naszych emocji, wtedy będziemy mogli dobrze zacząć wykorzystywać je do naszych codziennych sytuacji i po prostu do radzenia sobie z nimi i nasze życie wtedy zdecydowanie będzie bogatsze. Dziękuję serdecznie za uwagę. To tyle tytułem podstawowych informacji o emocjach.